Wrzuć jajka do miksera, a twoje rośliny ci za to podziękują. Do miksera dodaj trzy lub cztery skorupki jajek. Rozdrobnione skorupki powoli rozkładają się w glebie, wzbogacając ją w łatwo przyswajalny wapń, co wspiera rozwój mocnych korzeni i zdrowych łodyg. Dodaj również dwie małe łyżki fusów z wcześniej zaparzonej kawy. Fusy z kawy to naturalny i tani sposób na nawożenie roślin wspierają zdrowy wzrost, stopniowo uwalniając składniki odżywcze, z których rośliny mogą korzystać przez dłuższy czas. Następnie dodaj dwie małe łyżki brązowego cukru, który pobudza rozwój pożytecznych bakterii w glebie. Ostatnim składnikiem mieszanki są obierki z marchwi, będące źródłem organicznej materii, która poprawia żyzność gleby, dostarczając minerałów i witamin wspomagających zdrowy rozwój roślin. Wszystkie składniki dokładnie zblenduj, aż powstanie sypka masa. Taki nawóz jest gotowy. Starannie rozprowadź domowy nawóz wokół korzeni, dbając o równomierne rozłożenie składników. Następnie lekko wymieszaj nawóz z górną warstwą ziemi. Pozostały nawóz przełóż do szczelnie zamkniętego pojemnika. Taka mieszanka może być przechowywana nawet przez kilka miesięcy. Dzięki tej mieszance rośliny zyskają naturalny i zrównoważony zestaw składników odżywczych, co wzbogaca ziemię i wspiera rozwój zdrowszych roślin. Załóż pończochy na kwiaty. Uratujesz swoje rośliny. Poszukaj starych pończoch albo rajstop. Jeśli są podarte, nie wyrzucaj ich więcej do kosza. Wykorzystaj dla swoich roślin. Jeśli masz kwiaty doniczkowe w domu, na pewno o nie dbasz i je pielęgnujesz. Domownicy i goście zapewne je podziwiają. Małe dzieci też się nimi chętnie interesują. Jeżeli masz w domu kota, to o rośliny dbasz ze szczególną uwagą. Koty uwielbiają doniczki i ziemię w doniczkach. Kiedy masz w domu rośliny, możesz jednak uniknąć wielu problemów i kłopotów dzięki rajstopom czy pończochom. Kwiaty będą zdrowe a ty spokojnie będziesz mógł je doglądać i pielęgnować. Weź stare rajstopy, nawet jeśli są dziurawe, to nic nie szkodzi, przyłóż je do rośliny, zmierz wysokość, weź nożyczki i odetnij odpowiedni kawałek pończochy, nałóż ją na doniczkę. Tak samo zrób z pozostałymi kwiatami. Zrób to od dołu, dobrze nałożona pończocha powinna zakryć ziemię. To zapewni ochronę korzeniom. Teraz dzieci ani kot nie będą bawić się ziemią w doniczce. Taka osłona zapewni też większy porządek. Zwierzęta czy dzieci nie rozsypią już ziemi z doniczki. Od tego naturalnego nawozu moje kwiaty rosną jak szalone. Zawiera wszystko, co potrzebują kwiaty. Mogę go używać do każdej rośliny w domu. Moje rośliny w końcu przestały chorować. Ich korzenie się wzmocniły, kwiaty są piękne i zdrowe. Dzięki tej odżywce kwiaty doniczkowe mają duże i zielone liście. Ten nawóz zwiększa ilość pąków i pędów roślin kwitnących. Domowa mikstura posiada wszystkie najważniejsze pierwiastki potas, fosfor, wapń, krzem, cynk i inne pierwiastki. Do przygotowania jej na samym początku potrzebujesz ryż i blender bądź młynek do kawy. Z ryżu zrób mąkę ryżową. W międzyczasie uszykuj słoik. Gotową łyżeczkę mąki ryżowej wsyp do słoika. Dodaj jedną łyżeczkę cukru. Zgrzej 500 ml gorącej wody. Zalej wodą mieszankę. Słoik, zamknij i odstaw na 3 dni. Po tym czasie przeceć naszą miksturę przez drobne sitko. Rozcieńcz ją. Na każde 100 ml nawozu dodaj 500 ml wody. Resztę zawartości słoika możesz pozostawić na później. Teraz możesz podlać naszą miksturą kwiaty i czekać na efekty. Nawóz, którego twoje kwiaty potrzebują. Działa cuda. Ogrodnicy nie chcą, żebyś o nim wiedział. Regularne nawożenie w małych dawkach dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, co wspiera ich wzrost i odporność na choroby. Dzięki temu twoje rośliny będą silniejsze, a ich liście i kwiaty bardziej soczyste i bujne. A teraz, jak to zrobić? Najpierw przygotuj roztwór, rozpuszczając pół grama glukozy w jednym litrze wody. Dokładnie wymieszaj, aby nawóz całkowicie się rozpuścił. Następnie zabierz strzykawkę, która ułatwi precyzyjne dawkowanie. Napełnij ją przygotowanym roztworem i delikatnie nakrop roztwór bezpośrednio pod rośliny. Pamiętaj, żeby nie przesadzić. Kilka kropel pod każdą roślinę wystarczy. Takie nawożenie możesz stosować raz w tygodniu lub wtedy, gdy twoje rośliny tego potrzebują. Dzięki tej metodzie dostarczysz roślinom dokładnie to, czego potrzebują, bez ryzyka nadmiaru nawozu. Posmaruj tym liście swoich kwiatów, efekty będą zdumiewające. Na początek weź cały czosnek, przekrój go na pół i wyciągnij ząbki czosnku. Czosnek działa antybakteryjnie i odstraszająco. Weź butelkę i wlej wodę do połowy. Następnie dodaj do butelki ząbki czosnku. Do butelki dodaj również niewielką ilość octu. Ocet wzmocni skuteczność mieszanki. Całość dokładnie wymieszaj tak przygotowaną mieszanką podlej korzenie swoich roślin. To połączenie wzmocni system korzeniowy roślin, wspomagając ich odporność od wewnątrz. Taka aplikacja sprawia, że naturalne związki przeciwbakteryjne wnikają bezpośrednio do gleby docierając do korzeni, co zmniejsza ryzyko chorób grzybiczych i wspiera zdrowy wzrost. Pozostały płyn przelej za pomocą lejka do butelki z rozpylaczem. Ułatwi to dozowanie płynu. Spryskuj liście i łodygi roślin. W tych miejscach często ukrywają się szkodniki. Mieszanka działa odstraszająco na mszyce i inne drobne owady, a regularne stosowanie pomoże utrzymać rośliny w zdrowiu. Stosuj co tydzień lub przy pojawieniu się szkodników. Wrzuć zapałki do wody. Nawet nie przypuszczasz, że mają one w sobie tak genialne właściwości. Do naczynia wlej 500 ml gorącej wody. Następnie wrzuć kilka zapałek do dzbanka z wodą. Zacznij delikatnie i równomiernie mieszać zawartość dzbanka. Po chwili zauważysz, że woda zaczyna się zabarwiać. To oznacza, że siarka zaczyna się rozpuszczać i schodzić z zapałek. Kontynuuj mieszanie przez kilka minut, aż cała siarka się rozpuści. Po tym czasie wyciągnij patyczki od zapałek na bok. Powstałą wodą podlej kwiaty. Siarka zawarta w wodzie działa jako naturalny fungicyt. Pomaga zwalczać grzyby i pleśń. Dzięki temu Twoje rośliny będą zdecydowanie zdrowsze. Siarka wspomaga również rozwój korzeni. Regularne stosowanie tej mikstury poprawi kondycję kwiatów. Twoje rośliny będą bujniej rosły i lepiej kwitły. Musisz sam spróbować. Ten trik prawie nic nie kosztuje, a jest genialny. Twoje kwiaty odwdzięczą się pięknym, intensywnym wzrostem. Wystarczy garść, a twoje kwiaty będą kwitnąć jak szalone. Obsypią się kwiatami i wypełnią cały balkon. Ominie je każde robactwo. Zobacz, jak zrobić domową odżywkę, która zdziała cuda. Wsyp garść ryżu do kieliszka. Ryż jest bogaty w krzem, żelazo i fosfor, które są niezbędne roślinom do kwitnięcia. Dodaj do niego jedną łyżkę sody oczyszczonej i starannie wymieszaj, do tak powstałej papki dodaj jedną łyżkę octu. Na sam koniec wlej płyn do butelki ze spryskiwaczem używając lejka. Twój domowy spray jest gotowy do użycia. Pamiętaj, aby dobrze wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem i spryskać nim swoje kwiaty. Taki zabieg dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych i tworzy ochronną barierę przed szkodnikami. Swoje kwiaty będą wyglądały pięknie i zdrowo dzięki temu naturalnemu nawozowi.